Jak zdążyliście już zauważyć na kanale, jestem takim fanatykiem świętego Pawła. Może dlatego, że święty Paweł też był fanatykiem. No i fanatykiem miejsc związanych ze świętym Pawłem. Dlatego też wydałem dwie części książki Śladami świętego Pawła. Tutaj w rogu widzicie jedną z nich. Chciałem tylko przypomnieć wszystkim oglądającym ten film, że jeszcze kilka egzemplarzy tej książki zostało i dochód z jej sprzedaży jest przeznaczony na pomoc rodzinom z Afryki. Może rodziny z Afryki nie są dziś tak modne jak Ukraina biedna, ale prawda jest taka, że na pewno te rodziny nie przyjeżdżają takimi samochodami do Polski jak z Ukrainy. Jeżeli ktoś będzie chciał pomóc, załóżmy w tej akcji, to może taką publikację wziąć, zakupić. Jest to cegiełka taka charytatywna, fajnie akurat w tej części. Opisane został Rodos, Hiszpania, Sycylia, Malta, Syria, Turcja, Liban, Izrael. Więc jeżeli ktoś do tych miejsc będzie się wybierał, to polecam, żeby fajnie, fantastycznie się przygotował, bo w tych miejscach można masę rzeczy odkryć ze świętym Pawłem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, po prostu proszę w komentarzu napisać, że jest zainteresowany, albo wysłać do mnie maila na adres szwajcarmałpaopoka.com. Org. A teraz przejdźmy sobie do tego drugiego zdjęcia, które widzicie tutaj w rogu. To, moi drodzy, są, można by tak to nazwać, oczywiście, ruiny katedry świętego Pawła w Makao. Oczywiście obecnie Makao jest częścią Chin, ale kiedyś było kolonią portugalską, więc to są właśnie to, co widzicie na tej fotografii, takie pozostałości po barokowej katedrze świętego Pawła w Makao. Będące jednym praktycznie z najważniejszych zabytków miasta, i które zostały w ogóle wpisane wraz z całym zabytkowym centrum na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oczywiście do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie ta ściana frontowa, którą widzicie na tej fotografii, i te kamienne schody, które prowadzą do świątyni. Powszechnie przyjęta została nazwa Katedra Świętego Pawła, natomiast nie wiedzieć czemu tak to zostało przyjęte, bo jest to błędna nazwa. W rzeczywistości kościół był pod wezwaniem Matki Bożej. Pierwsza świątynia powstała w tym miejscu w 1580 roku, jednak ona została przez liczne pożary w sumie zniszczona. Te pożary były w latach 1595 i kolejny pożar, który ją strawił, to było 1600. No i w 1602 roku rozpoczęto odbudowę gmachu według projektu włoskiego jezuity Karola Spinoli. No i w pracach budowlanych brali udział głównie chrześcijańscy rzemieślnicy z Japonii, którzy uciekli przed prześladowaniem, które było w tym kraju. No i cały kościół został ukończony w 1637 roku i stanowił wówczas największą katolicką świątynię w Azji Wschodniej. Budynek trzykrotnie oczywiście był trawiony pożarem. Największe straty spowodował ostatni pożar, do którego doszło 1 stycznia 1835 roku na skutek tajfunu. Wówczas ogień, który tam się pojawił, zniszczył praktycznie całą świątynię, z wyjątkiem tej przedniej fasady i tych kamiennych schodów przed kościołem, które właśnie zachowały się do dzisiaj, które widzicie na tej fotografii, którą wam przedstawiałem. W latach 1990-95 przeprowadzono badania archeologiczne tego kościoła, podczas których odkopano fundamenty wraz z kryptą i odkryto wiele religijnych artefaktów. Podjęto również te prace renowacyjne, które miały na celu wzmocnienie tej konstrukcji fasady, no i uniknięcia przede wszystkim jej zawalenia. W tym czasie utworzono również muzeum, w którym organizowane są wystawy poświęcone sztuce religijnej. W roku 2005 te ruiny wraz z zabytkowym centrum Macao zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Według materiałów historycznych katedra powstała praktycznie z białego kamienia i miała bardzo duże sklepienie i składała się z trzech zdobionych sal. Fasada, którą widzicie, która powstała w latach 1620-1627, zbudowana została z granitu i stanowi przykład właśnie architektury barokowej z takimi bogatymi dekoracjami, płaskorzeźbami.
a także elementami orientalnymi. No i ściana ma około 27 metrów wysokości, 23,5 szerokości i 2,7 metra grubości i jest wyraźnie podzielona na takich 5 poziomów. Na najniższym poziomie znajdują się 3 wejścia i 10 kolumn, jak można zauważyć. Na środkowym wejściem jest wyryty taki napis Mater Dei, co oznacza właśnie Matkę Bożą. Nad wejściami bocznymi znajdują się napisy IHS. Na drugim poziomie mieści się również 10 kolumn i 3 takie łukowate okna. Ponadto rozmieszczono tam również 4 wnęki, w których znajdują się 4 figury świętych katolickich. No i pozostałe w sumie 3 poziomy posiadają najbogatsze tak naprawdę zdobienia. W środku trzeciego poziomu stoi rzeźba Maryi, a na poziomie czwartym znajduje się figura Jezusa. No i te płaskorzeźby na tych poziomach przedstawiają m.in. diabły, anioły, portugalskie żaglowce, chińskie lwy, no i chryzantemy japońskie. A na samej górze znajduje się tak naprawdę fronton w kształcie takiego trójkąta symbolizującego Trójcę Świętą. W najwyższym punkcie ściany oczywiście umieszczony jest, jak widać, krzyż. Obecnie z tyłu tej fasady znajdują się takie stalowe schody, którymi turyści mogą wchodzić na te wyższe poziomy. To jest taka ciekawostka, że Święty Paweł nie tylko w basenie Morza Śródziemnego był osobą znaną, cenioną, ale właśnie nie wiedzieć czemu nazwano tą katedrę katedrą Świętego Pawła. Wszystkim sympatykom Świętego Pawła, wszystkim, którzy zainteresowani są filozofią, teologią, czasami chcą przemyśleć swoje życie lub podążać śladami Świętego Pawła w rozmaitych wycieczkach, czy samemu sobie zorganizować wycieczki, tak jak ja to robiłem wielokrotnie, właśnie polecam tą publikację. Pamiętajcie, w komentarzu wpiszcie, że jesteście zainteresowani, albo napiszcie bezpośrednio do mnie na adres szwajcarmałpaopoka.org. Na pewno się do Was odezwę. Serdecznie pozdrawiam.